Zespół Angel z Toruń szukał nowych twarzy, które pomogą mu udanie zadebiutować w pierwszej lidze futbolu amerykańskiego. Rekrutacja była dość nietypowa, ponieważ zawodnicy zamienili trawiaste boisko na parkiet hali sportowo-widowiskowej. Chętnych do gry nie brakowało. W otwartym treningu udział wzięło kilkadziesiąt osób. Co ciekawe, była wśród nich dziewczyna. Zawsze podobał mi się futbol amerykański, zawsze oglądałam w telewizji, w serialach i zawsze chciałam spróbować tego, a nigdy nie było możliwości. Kandydatom do gry w Barwach Aniołów bacznie przyglądał się trener Bill Moore. W minionym sezonie Angels Toruń wywalczyli awans do pierwszej ligi, dlatego wzmocnienia to konieczność. Pośród uczestników treningu poszukiwano zawodników na wszystkie pozycje. Efekt rekrutacji kibice poznają już wiosną.